Wprowadzenie świadczeń szczepień do aptek to było bardzo dobre rozwiązanie i rozpoczęcie tego procesu w 2021 roku na podstawie szczepień przeciwko grypie to jest dobre rozwiązanie, dobry krok, który należy kontynuować tak naprawdę. No, farmaceuci są pozytywnie nastawieni. Wykonaliśmy w aptekach blisko 2 miliony szczepień zarówno przeciw COVID, jak i przeciw grypie. Dlatego sądzę, że wprowadzenie świadczenia bezpłatnego, refundowanego z puli Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest korzyść dla pacjenta przede wszystkim tak naprawdę. To bezpieczeństwo i wzmocnienie odporności populacyjnej, jak i zabezpieczenie indywidualnego pacjenta przed skutkami chorób. W ocenie zarówno farmaceutów, jak i ekspertów w tym zakresie, ten katalog spokojnie można rozszerzyć. Można rozszerzyć o praktycznie większość szczepień, które są dostępne dla populacji dorosłej. Takie rozwiązania są już przyjęte od lat, głównie w krajach Europy Zachodniej, gdzie farmaceuci szczepią nawet przeciwko 10-13 chorobom infekcyjnym. Dostęp i łatwość do dostępu w aptekach jest odbierane zarówno z korzyścią przez odpowiednie Ministerstwa Zdrowia, jak i płatników tamtych sektorów. Farmaceuci są bardzo zainteresowani rozwojem swoich kompetencji. Mamy to, że tak powiem, potwierdzone chociażby możliwością kursów, które odbywały się na początku pandemii i blisko 9-tysięcznym gronem farmaceutów, które te szkolenia przeszły. Na chwilę obecną oczekujemy kolejnych kursów, które będą wznowione i będą dawały kompetencje dla pozostałej grupy farmaceutów, którym z różnych przyczyn nie udało się tego dokonać we wcześniejszym fazie. Większość farmaceutów zdecydowanie nastawiona jest pozytywnie do zdobywania nowych kompetencji.